W grudniu bieżącego roku zmienia się rozkład jazdy pociągów PKP Intercity. Najważniejsze zmiany to dużo większa liczba połączeń. Każdy region Polski, każde województwo otrzyma większą liczbę pociągów. Tych pociągów będzie o 51 więcej w skali kraju. Ponad 500 pociągów. Pociągi pojadą szybciej, wiele relacji, będzie dużo krótszy czas podróży dla pasażerów. Pociągi będą jeździły cyklicznie, w odstępach godzinnych lub dwugodzinnych. Każde województwo otrzyma dodatkowe połączenia. Czas podróży dla naszych pasażerów w wielu relacjach się wydatnie skróci. Będą nowe połączenia międzynarodowe, 4 połączenia z Pragi przez Wrocław do Gdyni, kolejne połączenie do Berlina, Pendolino z Warszawy do Poznania i dalej do Szczecina. Pociąg Pendolino do Szczecina pojedzie w bardzo dobrym czasie, 4 godziny 18 minut. Myślę, że będziemy mogli skutecznie konkurować z transportem lotniczym. Wysoki komfort. Myślę, że i cała Wielkopolska, i całe zachodniopomorskie województwo czeka na ten pociąg. PKP Intercity przez 3 kwartały tego roku przewiozło 60 milionów pasażerów. Planujemy, że w tym roku zbliżymy się do wartości 80 milionów pasażerów. W perspektywie 30 roku PKP Intercity chce przewozić 110 milionów pasażerów. Dlatego musimy się przygotować taborowo, dlatego realizujemy ogromne inwestycje. W tej chwili w polskim przemyśle jest ulokowane 15 miliardów zamówień. Wczoraj uruchomiliśmy postępowanie na 42 plus 30 pociągów piętrowych, które będą obsługiwały praktycznie każdy region naszego kraju. Przetarg na 42 pociągi plus opcja 30 jest największym przetargiem w historii polskiego kolejnictwa. Sam zakup taboru to jest 5,6 miliarda, łącznie z utrzymaniem tych pociągów przez 30 lat to jest blisko 10 miliardów złotych.